Cześć, witajcie. Tutaj Xalion, a to kolejne OMSI 2. Jedziemy dzisiaj zupełnie innym autobusem niż zwykle. Zawsze, prawda, starałem się tam jeździć nowymi, jakimiś tam niskopodłogowymi autobusami, a dzisiaj lecimy typowym takim już autokarowym autobusem. Nawet osobiście, prawda, takim, znaczy nie osobiście jako kierowca, ale wiele, wiele razy właśnie dokładnie tym samym modelem jeździłem jeszcze za czasów technikum właśnie do szkoły. Co prawda była to wersja manualna, a tu mamy automat, ponieważ no, jestem zbyt leniwy na skupienie się tutaj w grze na zmianie biegów. Także lecimy sobie dzisiaj seterką. On to się chyba nazywa S215U, jakoś tak. Link oczywiście do pobrania macie w opisie i tak dalej. No więc co, myślę, że uruchamiamy sobie tutaj. Odjedziemy z lekkim opóźnieniem, ponieważ chcę... nie chcę, prawda, się strasznie wleczyć, kurwa, trudny język. Nie chcę po prostu tak powoli jechać po pewnym odcinku, dlatego pojedziemy z lekkim opóźnieniem. Ale dobra, na początek może odpalmy sprzęt cicho. Sprzęt cicho odpalone. Podzielę tę trasę na dwie części. Akurat ona tam ma chyba 45 minut, dlatego, prawda, ze wstępem i tak dalej, to by wychodziło około 50 minut. Dlatego podzielimy na dwie części. Pierwszą część zakończymy na przystanku Galeria coś tam, Janowo Centrum Handlowe, o, dokładnie tak. No więc dobra, tutaj sobie mamy to wszystko. Zwolnimy sobie hamulec, ustawmy tutaj sterownik, linię 0000 0, kurwa, linię 0000, a road 04. Aha, backline cancel, dobra. Dobra. Road 04, Kosakowo dworzec PKP, co? Ktoś tu mnie wyruchał na ten. Czekajcie. Niemożliwe, że 04. Przecież ja teraz jestem tutaj. Road 02. Janowo, to nie, Road 01. Czekajcie, Road 01. Nie, Road 03. O, Grabowo-Gdański dworzec. To już rozumiem. Tu jest coś buged. O! Aha, bo to się długo odświeżało, dobra. To 03 to był. Zaraz się zmieni. Mam taką nadzieję. No dawaj, zmienia się. Halo. Dobra, może się zaraz zmieni. Na pierwszym przystanku podejrzewam, że ktoś sobie wsiądzie. Nawet, no dobra. Jak się wsypią, to... Tą seterką, wam powiem, jeździ mi się tak dobrze. Jak chyba jeszcze mi się nie jeździło, no patrzcie, no Kosakowo cały czas. Ja przecież jadę... Przecież gdzie ja jadę? Na Grabowo-Gdańskie. Bo najlepsze jest to, że mam tutaj ustawione to... A nie chce mi się... Dobra, no cóż, jedziemy z takim napisem. No skoro ludzie wsiadają, to znaczy, że tak czy tak jest wszystko w porządku. Ustawmy sobie teraz jakieś takie malutkie opóźnienie. Na przykład 47 po. Akurat już sobie ludzie wsiądą na spokojnie. Zresztą nie jeden bus, z którym ja jeżdżę, specjalnie odjeżdża po czasie, żeby później się nie wlec. Wolą po prostu odjechać po czasie niż później się wlec. Tego 3 minuty opóźnienia to tam myślę, że lekutko. Oczywiście mapka fikcyjna pomoże. No i cóż, lecimy. Ja sobie zmienię może tylko o na AWSD sterowanie i będzie już teraz wszystko spoko. No i tak, Grabowo-Gdańskie, no coś mi się ten sterownik teraz skopał. On działał, a nagle przestał. Ogólnie ruch uliczny na tej mapie jest dziwny. Dziwny jest dlatego, bo
To jest mapa skonwertowana z OMSI 1. Najprawdopodobniej tutaj się tak zwane kostki troszkę zbugowały i w pewnych momentach, na przykład taki samochód jedzie sobie przede mną, nie? I nagle ten samochód zwalnia do zera, stoi, już nie ruszy. Podejrzewam, że wiele razy zobaczycie jeszcze taką sytuację tutaj na odcinku, bo to jest dość tutaj takie standardowe na tej mapie. Jak sobie testowałem to wszystko, to wszystko właśnie było takie rozpierdzielone. Te samochody w cały świat po prostu momentami jeździły. O! Ta ciężarówka już najprawdopodobniej tam stoi. A jak nie stoi, to się porusza jakoś ma prędkością 5 na godzinę. Nawet jeszcze jedzie. Nawet jeszcze jedzie. Także akurat ta ciężarówka do tych zbugowanych nie należała. Ale na pewno taką sytuację gdzieś tam zobaczycie. Nie wiem, czy ja nie przesadziłem z tym 3-minutowym opóźnieniem, ale no dobrze, no. To mogło być jednak troszkę za dużo. O, widzicie? Ten Mercedes już stał. Stanął i miał w dupie po prostu, że on ma gdzieś tam pojechać, nie? Kosakowo-Gdyńska. Bardzo dobrze. Zapraszam do pojazdu. Oczywiście w sprzedaż biletów się nie bawimy. Uznajemy, że już ci Państwo bilet jakiś tam mają. Ja się bardzo nie lubię bawić w tego typu tutaj rzeczy. Kręcimy sobie na lewo. O, ten samochód który jest najprawdopodobniej zbugowany już. Patrzcie, nagle mi się opóźnienie zmieniło do zera. Coś tutaj jest chyba nie tak. Orły. No orły. Dobra, może być. Świetne drogi tutaj mają na tej wsi, nie? Zajebiste. No minutka jakiegoś tam opóźnienia, dlatego właśnie o tej drodze mówiłem, żebym tutaj nie jechał takie 5 na godzinę. Tylko ja po prostu chcę... Zwróćcie uwagę, cofnijcie sobie film teraz o 10 sekund powiedzmy i patrzcie jak się zmieniło opóźnienie w ciągu tych 10 sekund. Było 0,8, teraz skoczyło do 2, ale jaja. Właśnie o tej drodze mówiłem, że nie chcę za bardzo tutaj wolno jechać. Po prostu to jest tak zła droga, że to jeszcze jest spoko. Zobaczycie potem, przez taki las się będzie popylać. Panie schowają te stópki, bo panie kierowcę rozpraszają. Bliźniaczki, kuźwa. Już minuta. Po prostu czasy na tej mapie też są jakieś takie dziwne, ale mapka jako tako bardzo spoko. Oczywiście tak, wyszły jeszcze w sumie w poprzednim tygodniu dwie fajne mapki. Pierwsze to nie wiem, ostatnio wujek Bohun też ją nagrywał, takim Citaro chyba tam jeździł. Węglin, właśnie, Węglin to się chyba nazywa. Oraz druga mapka, również bardzo fajna. Jest to mapka... Widzicie, teraz nadrobiłem całe opóźnienie, nie? A druga mapka to jest to... Katowice. Katowice, mapka, którą się da przyjechać tam w 8 minut. Natomiast coś fajnie wykonana. Jest to tak, otoczenie półrealistyczne, linia totalnie fikcyjna. Ona faktycznie w Katowicach tam nie istnieje. Natomiast układ ulic jest jak najbardziej realistyczny. Tam autorowi, o, tutaj zahaczę o znak. Tam autorowi zwróciłem w pewnym momencie uwagę na pewne oznaczenie ronda. Myślę, że
zmieni to w którymś z update'ów. Tak samo jak i były tam kilka bugów z teksturami, brakowało jakichś splinów chyba albo obiektów. Także też właśnie ludzie zwracali uwagi na takie błędy. Może wyjdzie update, może nie, nie wiem. Na pewno w następnym tygodniu zobaczycie u mnie mapkę właśnie tą Katowice. Będzie to odcineczek Solarisem. Oraz będzie jeszcze odcineczek właśnie z tego Węglina. Tam jeszcze nawet nie wiem, czym pojadę. Może to są jakieś, nie wiem, nawet nie wiem, czy to jest mapka taka półrealistyczna, czy fikcyjna, czy jaka ona tam jest. Po prostu spróbuję jakieś tam znaleźć może fajne malowanie, a może pojedziemy tym manem, tym, co tutaj jeździłem odcinek temu. Widzicie, jakie piękne drogi? Uźwa las. Brzozy, bylebym nie wyjebał w taką brzozę jak w dyrcie ostatnio. A już jak wyjedziemy z tego lasu, to już będzie fajna droga. Ale czajcie to, mieszkać na takim zadupiu, ja pierdziele. A najlepsze jest to, że są takie wioski, nie? Są takie wioski, gdzie powiedzmy do najbliższego jakiegoś większego miasta 10 km, 15 km, a dookoła lasy, pola i nic poza tym, nie? Trzeba sobie jakoś radzić. Ani powiedzmy apteki na takiej wsi, ani nic, sklepik jeden taki, wiecie, ewentualnie przyjeżdża z rana, taki sklepik obwoźny i tyle. Jeszcze tam młodzi ludzie, to ogólnie teraz jest taka ekspansja z miast, wam powiem. Zauważyłem, że dużo właśnie ludzi się buduje na takich wioskach po prostu. Na przykład jak jadę pomiędzy moim miastem a Kielcami, jest kilka takich wiosek, i właśnie jest wiele, wiele takich nowiutkich domków. Powiedzmy 20 km od Kielc, czy właśnie 10 km od Kielc. Ludzie się po prostu budują, tylko że oni mają samochody, tak? A na przykład tacy, nie wiem, taka babeczka, powiedzmy jakaś tam 80 czy ileś lat, no to naprawdę tam trudno jest jakby do jakichś dostępu do jakichś świeżych produktów codziennie, czy na przykład do apteki po coś na szybko, no to tak trudno dość jest, no. Zostaje tylko właśnie transport takimi autobusami jak ten. Albo jakimiś tam innymi busikami, no. Ojej. Oczywiście to takie mieszkanie na takiej wioseczce też ma swoje takie uroki, tak jest cisza, mały ruch, nie ma jakiś tam, wiecie, nie przejeżdża karetka na sygnale, powiedzmy, o drugiej w nocy. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, bo już na ten temat się kiedyś wypowiadałem, tylko prawda jest taki bardziej spokój, tak? Nie ma takiego szumu, gwaru i tak dalej, nie ma takiego ruchu jak w mieście też, prawda, jak ktoś ma dzieci, no to myślę, że na wsi bardziej takie dziecko dotknie przyrody, aniżeli by to było, prawda, gdzieś tam w mieście, tak. Także jak najbardziej to ma swoje plusy i też minusy, tak. Dobra, idziemy tutaj, lecimy, bo ja się rozgadałem. Na lewo, tak, Grabowo-Gdańskie, dobrze. Widzicie, tutaj praktycznie nie ma ruchu. Pomimo tego, że mam tak zwiększony ruch w opcjach, że na innych mapach w tym momencie miałbym 5 FPS-ów, bo naprawdę ruch byłby zajebiście wielki. Dzień dobry. W sumie to nie spojrzałem w lusterko nawet, ale jakieś takie już przyzwyczajenie. Gdzie to jest tutaj? No tam któraś już minuta nagrywania, tylko pytanie brzmi, czy ja już przypadkowo... Nie, ja jeszcze nie wjeżdżam do tej do galerii, więc jeszcze nie jest źle. Bo żeby też z tego nie wyszły takie, wiecie, za szybkie odcinki, nie? Chociaż wiecie, po prostu ta galeria nie jest niby w połowie mapy nawet, w połowie trasy, tylko chodzi po prostu o to, że tam jest fajny taki przystarek, że można sobie dać chwilę, powiedzmy tak, przerwy, tak?
Tu są gdzieś chyba jakieś światła. Ja bym sobie tutaj z chęcią zrobił screena do dzisiejszego odcinka. Ktoś tutaj wysiada. O! Na przystaneczku, idealnie. O, są mi światła. Co prawda zielone, ale zachowajmy się jak kierowca w Kielcach. A może się zamieni, może się zmieni na czerwone. No i się nie zmieniło, więc trzeba dać gazu. Mhm. Gdzie jest ten przystaneczek? O, i widzicie? Teraz jest straszne warzywo. Bo widzicie, zbugował się ten golf, nie? Ja teraz nie mam tutaj nawet jak skręcić. Troszkę zakombinujemy. Zrobimy tak. Zrobimy teraz tak. By mi się tylko tam samochody nie zbugowały na parkingu do tej galerii. To by się dopiero działo. Widzicie? Ruszyły samochody teraz, kiedy mi są już niepotrzebne. Świetnie. Zajebiste są. Zapraszam Państwa. A ja w tym czasie, jak wy sobie będziecie wsiadać, ja sobie zrobię screenika. Najgorsze, że mam zbugowaną tą linię tutaj na górze, ale to co zrobisz, nic nie zrobisz, tak? Może bardziej tak pod kątem nawet. O, F2. Tu będzie screenik. Bardzo fajny. Shift Y znowu. Wszyscy wsiedli. Tylko sobie zapiszę, gdzie to jest. 18 minuta 15 sekunda, gdzie zrobiłem screena i można lecieć dalej. 2 minuty opóźnienia, akurat na takich autobusowych bardziej liniach, takich wiecie, jak PKS czy coś, to takimi rzeczami ja się zupełnie nie przejmuję. Tutaj też jest dość ciasno. Jak na tego typu autobusy. Ale tą syterką po prostu tak ją czuję. Ach, świetnie mi się nią po prostu jeździ. Tą syterką. Jest bardzo, bardzo dopracowana. Przynajmniej jak na moje standardy. Nie wiem jak to jest, prawda, w przypadku innych użytkowników. Natomiast w moim przypadku, no świetnie, świetnie mi się nią jeździ. Chyba, że mam z nią dobre wspomnienia, tak? Pamiętam jeszcze, kiedyś były takie czasy, że był taki kurs mojego właśnie autobusu 13.35. Zawsze właśnie jeździła tym kursem taka właśnie turkusowa seterka. No i ta turkusowa seterka była już zapełniona w całości, wszystkie te miejsca, plus wszystkie miejsca stojące na 3 przystanki od dworca. A jeszcze w Kielcach za tym przystankiem było jeszcze około 10. I po prostu wtedy był tak wielki ruch, tyle osób wtedy jeździło tymi autobusami. Teraz jest zdecydowanie mniej. Teraz taka seterka to by się nawet nie wypełniła miejscami siedzącymi w ciągu całego kursu. Nawet tym o 13.40 już teraz. Ale no takie, prawda, wspomnienia z jazdy właśnie tym autobusem zostały, że on to zawsze musiał jeździć tymi kursami najbardziej uczęszczanymi, bo inaczej, no to prawda, praktycznie by się nikogo na ten kurs, prawda, nie zabierało. Mogłem sobie w sumie wczytać całą mapę na starcie, zamiast teraz ją doczytywać, ale no już teraz to myślę, że nie ma najmniejszego sensu. Jesteśmy już przed tym właśnie centrum handlowym. Także niedługo będziemy tutaj kończyć odcinek. I widzicie, taki 20 minut już w tym momencie. Także akurat tak idealnie myślę, takie odcineczki. Bez sensu zrobić takie długie, skoro
Jeżeli ja bym miał zrobić taki jeden długi, a przy tym jeszcze przypadkowo nagrałem Minecrafta dość długiego na sobotę, zobaczycie. To gardło i tak już mi już zaraz będzie wysiadać, więc mam już tutaj przygotowane specyfiki na to. Zawsze właśnie kiedy w niedzielę nagrywam, potem wiecie, gardło jest tak rozwalone. Janowo Centrum Handlowe. Zobaczcie tutaj te czasy, wiecie, przed chwilą było 1,5 minuty, teraz jest już minuta, a jadę cały czas z taką samą prędkością, nie? Także to jest takie, wiecie, dla picu bardziej na tej mapie. Bo i tak każdy kierowca na tego typu autobusach jeździ zupełnie inaczej. Oj, oj, tutaj za bardzo poszedłem. Ale osie mam pode mną, więc spokojnie wyrobię. No i widzicie, tu jest to centrum handlowe, tutaj się wjeżdża na ten parking. Dosyć ciasny jak na, tak, jak na tego typu autobus. Ale ja nie dam rady, karwa kawunia. Takim Citaro, którego ostatnio naprawdę nie lubię. Na początku lubiłem, teraz już tak 2 na 10. To bym się tutaj wbijał w każdy krawężnik, nie? No i dobra, centrum handlowe. Zawiniemy na zatoczkę. Wypuścimy ludzi. No i dobra, w tym momencie to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny, w którym lecimy dalej w kierunku Grabowa Gdańskiego, bo to, jak wiecie, jest lekkie przekłamanie. Ja sobie tutaj zapauzuję, żeby mi tutaj za bardzo nie leciał czas w tym czasie. W tej czasie tutaj tego postoju. Także dobrze, do piątku, jutro zapraszam na X-Paka, w środę, nie, w czwartek zapraszam na jakiś tam inny odcinek. Być może to będzie ETS, być może to będzie ATS. Zobaczę, co tam jeszcze nagram, ale w ogóle mam ludu dzisiaj. Do zobaczenia, trzymajcie łapki do góry, mile widziane, cześć!